Dzień dobry, proszę się przedstawić. Dzień dobry, Paweł Prócnal. Skąd pan do nas przyjechał? Przyjechałem z Warszawy. O, to skąd pomysł, skąd ta idea, aby przybyć tutaj w Polskę Północną na dzisiejszy półmaraton z Tolema? Bardzo się cieszę, że udało mi się porozmawiać, bo to jest ze mną nietypowa sytuacja. Ja pisałem pracę dyplomową o walorach turystycznych Kaszub, jeszcze na studiach. Kiedy w 2015 roku po raz pierwszy wziąłem udział w cyklu Kaszuby biegają, impreza mi się na tyle spodobała, że jeśli zobaczyłem, że jest festiwal właśnie, pierwszy festiwal Polski Północnej, stwierdziłem, że muszę wziąć w nim udział. Czyli już ma za sobą pan cztery dystanse? Tak, mam już w nogach cztery dystanse. No właśnie, i jakie emocje, jakie wrażenia, jak się pan czuje tutaj we Wzyzach podczas festiwalu biegów Polski Północnej? Generalnie bardzo urokliwe. Ja uwielbiam takie festiwale, które są kameralne, a taki właśnie ten jest, gdzie czuję się taki kontakt i z organizatorami, i z ludźmi, którzy pomagają. To jest super impreza. Czuję się bardzo dobrze. To jest mój pierwszy w ogóle bieg etapowy, więc jak na pierwszy bieg uważam, że przygotowanie było dobre, czuję się dobrze. No a jeżeli chodzi o dzisiejszy półmaraton, czyli najdłuższy dystans spośród tych pięciu, jak było na trasie, jakie wrażenia, emocje, jaki medal pan dostał na mecie, no jak było dzisiaj? Znaczy, zaczęliśmy o 9 rano, więc trochę było mało czasu na to, żeby się zregenerować. Do 12 kilometra operowało mocne słońce i te biegi były trochę wolniejsze. Po 12 kilometrze słońce zaszło, zaczęło się już trochę szybsze bieganie. Trasa niełatwa, trzeba przyznać, bo wzniesienia plus jeszcze oczywiście podłoże piaskowe, ale bardzo się cieszę, że udało mi się ukończyć. No i jak pan podsumuje ten jeszcze przed milą, bo jeszcze jeden dystans został, ale w tej chwili jak podsumuje pan ten cały festiwal we Wzyzach? Krótkie podsumowanie. Mogę powiedzieć tylko tyle, że mam nadzieję, że będą kolejne edycje i serdecznie wszystkich zapraszam do udziału w festiwalu, bo to, co udało się zrobić, według mnie zasługuje na miano naprawdę imprezy, może nie roku, ale bardzo dobrze zorganizowanej imprezy.